Witajcie lifterki i lifterzy w pierwszym odcinku na moim kanale w 2018 roku. I tak jak w zeszłym roku robiłam podsumowanie całego roku, tak chciałam to zrobić i w tym roku. A właściwie w zeszłym, podsumowanie 2017 roku. I może ten rok nie zapowiadał się najlepiej, bo rozpoczęłam go z Michałem i na szczęście z moją mamą w szpitalu. Bo myślę, że warto zrobić coś takiego. Usiąść, zastanowić się, co tak właściwie spotkało nas w tym roku. Nie mówię, że to są same dobre rzeczy, ale też wyciągnąć wnioski z tych gorszych chwil na przyszłość. Także podsumowanie, za co jestem wdzięczna w tym roku. W zeszłym roku. Pierwszorzędnie jestem wdzięczna za te wszystkie momenty, kiedy mogłam się z wami zobaczyć. Zaczynając od debiutów we Wrocławiu, poprzez Sopot, Piwa w Warszawie, Katowice. Za te wszystkie rozmowy, za to, że tak nakręcacie mnie i motywujecie do tego, żebym dalej działała, bo nie oszukujmy się, jak każdy mam swoje słabsze chwile, ale właśnie takie spotkania utwierdzają mnie w tym, że no kurde, ma to jakiś sens, że nie jesteście tylko liczbami w internecie, ale przekonuję się o waszej realności, poznaję wasze historie, także uwielbiam takie wyjazdy, uwielbiam te momenty, kiedy mogę się z wami zobaczyć i po prostu dziękuję wam. Wróciłam wreszcie do Charzykowa z moją mamą, całą i zdrową, tą samą mamą przede wszystkim. Gościnnie wystąpiłam w odcinku Abstrahuję. Co się gapisz? Wreszcie oficjalnie dołączyłam do WK Teamu. Jeden z lepszych wyjazdów, czyli wspólny wypad ekipą do Niemiec, które okazały się być Turcją. I spotkanie na FIBO Nikki Blackketter, Robin Galant i przede wszystkim Christine. Razem z Michałem pojechaliśmy na koncert jednego z moich ulubionych zespołów, czyli DXX, a na miejscu dowiedziałam się, że nazwy wypowiada się DXX. Na to czekaliśmy cały wieczór! Podążając za wskazówkami mistrza, trafiliśmy do Zakopanego, a tam na Czerwone Wierchy, z których o mało nie znosiłam Michała na rękach. W kwestiach czysto treningowych zrobiłam przysiad mając 100 kg na plecach, wzięłam 120 kg na martwy i wycisnęłam leżąc 50 kg, co jest chyba największym osiągnięciem. Poza tym zaczęłam robić pompki na poręczach. W hip thrustach robię 125 kg na 5 powtórzeń w 3 seriach, a podciągam się na 4 powtórzenia z dodatkowymi 7,25 kg. Za duży sukces w 2017 roku uważam to, że nagrałam dla was 40 filmów. I może się wydawać mało nagrywać 3-4 filmy na miesiąc, ale obmyślenie, zrealizowanie, nagranie, wybranie nut, zmontowanie i wrzucenie takiego filmu zajmuje mi naprawdę dużo czasu. Także ja osobiście jestem z siebie bardzo zadowolona, co nie zmienia faktu, że chciałabym nagrywać więcej i będę się o to starać, a póki co zostajemy przy niedzieli, przy godzinie 10 co tydzień. A przypominając wam w skrócie moje ulubione filmy z zeszłego roku, to nagrałam m.in. dźwiganie od podstaw, wyciskania leżąc, wiosłowania, allahów i podciągania. Poza tym wyraziłam swoje zdanie na temat zawodów bikini fitness i tych wszystkich gorsetów wyszczuplających. Przedstawiłam wam typowe problemy trenujących dziewczyn i to, co mnie najbardziej wkurza na siłowni. Zajmując przy okazji trzecie miejsce w karcie na czasie. Nagrałam jeden z moich ulubionych filmików, czyli ten Ile jemy pijąc. Poza tym Michał zrobił mi karnowaty makijaż. Zjedliśmy niedobrą pizzę, wypiliśmy słaby smoothie i udowodniliśmy, jakim drewnem jesteśmy. Będę tak co chwilę zmieniać kadry, bo słońce mi zachodzi, muszę się jakoś dostosować. Ale jeden z najlepszych projektów, jak nie najlepszy, który utworzyłam w zeszłym roku, pod którym mottem chciałabym, aby przebiegł cały rok 2018 na moim kanale, a mowa o Jestem Lifterem. I tak w grudniu miałam okazję być na zawodach w trójboju siłowym i nie sądziłam, że jest coś w stanie jeszcze mocniej mnie zmotywować do tego, abym sama wystartowała. To jak to się wszystko odbywało, jaka panowała tam atmosfera, w jaki sposób zawodniczki zachowywały się względem siebie, jak się motywowały, jak nie było problemu, że nie masz butów, którakolwiek z dziewczyn mogła ci pożyczyć swoje. To utwierdziło mnie w tym, że naprawdę jest to coś, w czym chciałabym sama uczestniczyć. I widok
nie rywalizacji między dziewczynami, przynajmniej nie na tym szczeblu, ale jak te dziewczyny rywalizowały same ze sobą i ze swoimi maksami. I mimo tego, że w swojej kategorii mogły być pierwsze, to one dążyły do tego, żeby być jak najlepsza sama ze sobą. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Przychodzi Natalia, ma założone, że zrobi 160 kilo. Nieważne, że mogłaby zrobić 130, żeby być pierwsza w swojej kategorii. Robi to 160 martwym, bo taki założyła sobie cel. I tak samo ja. Sprawdzając wyniki, myślę, że mogłabym powalczyć nawet o złoto w swojej kategorii. Ale nie to mnie satysfakcjonuje. Chciałabym osiągnąć te swoje 300 kg w totalu, więc szykuj się, bo idę po ciebie. Jedną z podserii serii Jestem Lifterem były odcinki z innymi dźwigającymi dziewczynami. I tak w 2017 roku udało mi się zrealizować odcinki z Justyną i Mrówą, ale na 2018 rok mam plan przedstawić wam o wiele więcej dobrze trenujących, silnych, z pasją dziewczyn. I jeszcze z takich czysto cyferkowych zmian, to w 2017 roku, wydaje mi się, że to był lipiec, uzbierało się was 100 na Instagramie! Wyobrażacie sobie? To jest ponad dwukrotna liczba mieszkańców Chojnic! Ja nie jestem z Chojnic, bo ze wsi obok Chojnic! Wow. A jeżeli chodzi o postanowienia na rok 2018, to nie jestem za jakimiś wielkimi, nagłymi zrywami i zmianami zupełnymi naszego życia. No chyba, że robimy sobie bądź bliskim coś toksycznego. Ale żeby konsekwentnie i regularnie robić to, co postanowiliśmy sobie wcześniej, co nie zmienia faktu... o tym zaraz. Co nie zmienia faktu, że ten okres świąteczny jest czasem wolnym od tej codziennej rutyny. I na przykładzie moim, ja mam czas, żeby wreszcie sobie usiąść, pomyśleć nad tym, co nie do końca wygląda tak, jakbym chciała, i ruszam z tym. Więc mam postanowienia, które zaczęłam już przed 1 stycznia i o tym chciałam wam powiedzieć. Przede wszystkim chciałam wreszcie zacząć dbać o zdrowie, o to, jak jem i co jem, a myślę, że warto. I tu muszę przyznać, że Michał mnie trochę do tego zmotywował, żeby jeść sensownie. I nie mówię tutaj o aspektach czysto kalorycznych, czy nawet makroskładników. Ale to, żeby jeść różnorodnie, żeby wybierać bardziej wartościowe produkty. I nie mówię tutaj o skrajności, że teraz zupełnie wykluczam pizzę ze znajomymi, ciasto u babci i tak dalej. Ale w momencie, kiedy masz wybór, to staram się dokonywać dobrych wyborów. Powtarzam, staram się. Od paru dni mobilizuję się, żeby wrócić do regularnego czytania książek, poza wszystkimi materiałami na studia. I wiąże się to trochę z moim kolejnym postanowieniem, czyli ograniczeniem korzystania z telefonu. I pewnie większość z was wie, o czym mówię, o tym wciągnięciu przez internet, przez te wszystkie social media. I nie ukrywajmy, marnotrawieniu na tym czasu. Więc chciałabym robić to, co wiąże się z moją działalnością, ale nie scrollować przez 2 godziny Insta czy Face'a. A u mnie to wyglądało jeszcze tak, że miałam na to usprawiedliwienie, bo przecież to jest pewien aspekt mojej pracy. Także mniej telefonu, więcej książek w tym czasie. I ostatnio też słyszałam fajne stwierdzenie, że telefon przybliża nas do ludzi, którzy są daleko, ale oddala od tych, którzy są tuż obok. I myślę, że jest w tym sporo prawdy. A w kwestii nieszczęsnego wyciskania mam kilka nowych ćwiczeń. Między innymi zaczęłam robić pompki. Ze względu na ganglion muszę je robić na piąstkach i póki co robię je z kolan. Mam dodatkowy trening, który zaczynam od pompek na poręczach i robię już 3 serie po 3 powtórzenia. Ponadto regularnie staram się robić mostek. A teraz kilka takich drobnych rzeczy, których jeszcze nie udało mi się zrobić we wcześniejszych latach, a wierzę, że są do zrealizowania w 2018. Czyli chcę nauczyć się montować materiały w Adobe Premiere.
premier. Byłam już powoli dość Sony Vegas ze psutych przez niego materiałów i za każdym razem, jak mi wyrzuca z tego problemu, to skacze mi po prostu gula w gardle. Także cel na ten rok, ogarnąć lepszy montaż. Chciałabym zacząć morsować. No dobra, to czas się wziąć za realizację pierwszych postanowień. Będę starała się coraz dłużej. Ale zanurzyłam się, zanurzyłam. No już za to, to musicie dać łapę w górę. Nie ma opcji. Reszta postanowień już teraz powinna iść z górki. No i mam nadzieję, że wreszcie dobijemy do 100 tysięcy subów na kanale. A do tego możecie się przyczynić. Podsumowując, ten rok też nie zaczyna się najlepiej, bo jestem chora, ale już teraz wam mogę powiedzieć, że raczej nie jest to krztusiec. W 99% możliwe, że jest to astma przejściowa, z racji, że jestem alergikiem, jeżeli chodzi o grzyby w powietrzu i przechodzę swoje fazy w czerwcu, lipcu i z początkiem jesieni. Tak teraz jest wyjątkowo ciepła i wilgotna zima. Także... możliwe. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to będę wdzięczna za komentarze. I to chyba wszystko, co przygotowałam, jeżeli chodzi o podsumowanie 2017 roku i moje aktualne cele na rok 2018. Jestem otwarta na wszelkie nowe cele, kolejne zmiany w każdym dniu, w każdej chwili. Nie zamykam się tylko do konkretnych dat i do cyferek, bo pamiętajcie, są to tylko cyferki. Także dziękuję wam jeszcze raz za ten kolejny wspólnie spędzony rok. Za to, że razem budujemy tą społeczność dźwigających dziewczyn. I panowie też ją tworzą. Także jeżeli ten filmik wam się podobał, to wiadomo. Dajcie łapkę w górę i widzimy się już za tydzień. Możliwe, że na kanale też, ale widzimy się już za tydzień. Mam nadzieję osobiście na otwarciu WK Sklepu we Wrocławiu. Pa!